Test mikrofonu. Dzień dobry moi drodzy, a w zasadzie to dobry wieczór. Dzisiejszy vlog będzie vlogiem w stylu Q&A, czyli wy zadawaliście mi pytania, które mam zapisane na laptopie, a ja wam na nie będę odpowiadał. Zaczynajmy. Klasyczne pytania, które kocha Cash. Ile lasek zaliczyłeś w podróży? Kiedy weźmiesz się do normalnej roboty? Czemu jesz w czapce? Jakie jest twoje prawdziwe imię? Celowo wybrałem ten komentarz jako pierwszy, ponieważ pojawiło się ponad 100 pytań odnośnie moich związków, mojej relacji, mojej orientacji, mojego popędu i bardzo dużo innych dziwnych pytań, których nie powinno się prawdopodobnie zadawać nikomu oprócz jakimś najbliższym przyjaciołom, może rodzinie. Więc jak widać, bardzo was ten temat interesuje i moi drodzy, ci widzowie, którzy oglądają mnie już od jakiegoś czasu, doskonale zdają sobie z tego sprawę, ale też jestem świadom tego, że na ten kanał od poprzedniego Q&A przybyło ponad 200 tysięcy osób, więc powtórzę jeszcze raz. Ja rozumiem, że jesteśmy w internecie, ja rozumiem, że jesteśmy na YouTubie i ja rozumiem, że bardzo wiele osób na tej platformie i generalnie w przestrzeni publicznej lubi się przechwalać swoim życiem prywatnym. Natomiast ja już bardzo dawno temu, czyli jakieś 7 lat temu, kiedy zakładałem ten kanał, postanowiłem, że ja nie będę się pewnymi rzeczami z wami dzielił. Tu jestem ja, tu są moje podróże, tu są moje przypały, moje przeżycia, moje rozkminy, moi znajomi poznani w podróży. Natomiast tutaj jestem ja, tutaj jest moja rodzina, tu są moi przyjaciele i tutaj są jakieś moje byłe dziewczyny. I czy aktualne, nieważne. Chodzi o to, że ja nie chcę łączyć tych dwóch światów. Nie oczekuję od was, żebyście to zrozumieli, ale będę wdzięczny, jeżeli to zaakceptujecie albo przynajmniej uszanujecie, ponieważ ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że seks, przemoc, golizna i jakieś aferki, jakieś zdrady, aferki w związkach się najlepiej sprzedają w internecie. Można prawdopodobnie zrobić na nich największe pieniądze, ale nie. Dla mnie to jest po prostu wielka ściana i ja nie zamierzam po prostu takimi rzeczami się z wami za często i zbyt otwarcie dzielić. Mówię tak dlatego, że pod poprzednim Q&A faktycznie chyba się najbardziej otworzyłem w temacie jakichś związków, jakichś romansów i tak dalej, więc możecie sobie gdzieś tutaj znajdziecie to Q&A i możecie sobie kliknąć, ale też nie szalejmy, bo bardzo dużo tam w tym temacie nie powiedziałem. Oczywiście nie wykluczam sytuacji, że dojdzie kiedyś do czegoś takiego, że będę w jakimś poważnym związku i będę na przykład z tą dziewczyną podróżował i wtedy wam coś powiem o tym więcej, ale to jest jak na razie dla mnie całkowita abstrakcja, żeby w coś takiego na tym etapie wchodzić, więc raz jeszcze dziękuję za uszanowanie mojej decyzji. Jakie jest twoje prawdziwe imię? I od razu do kolejnego, ile miałeś sytuacji, w których się bałeś? Połączyłem te dwa pytania, ponieważ są one powiązane. Dlaczego ja nie chcę się chwalić swoim nazwiskiem, nie chcę się chwalić swoim PESEL-em, adresem i nie wiadomo czym. Przekraczając granicę Hondurasu z Nikaraguą, miałem taką sytuację, że z całego autobusu wyciągnięto tylko mnie. Wszedł facet, od razu powiedział, ty Polak, dawaj tutaj do mnie. Zabrali mnie do takiej hali. Facet mi zaczął zadawać bardzo dużo dziwnych pytań. Co tu robię? Skąd przyjechałem? Po co przyjechałem? Czy znam jakichś polskich dziennikarzy? I tak dalej, i tak dalej. Czy mam jakichś znajomych w Nikaragui? No i mniej więcej po 15 minutach wrócił znowu, zadawał mi jeszcze więcej szczegółowych pytań. Ja wyszedłem z tej hali, poszedłem do busa, kierowca był po prostu spocony, zdenerwowany i się mnie pyta, czy ja na pewno nic nie mam nielegalnego przy sobie, czy wszystko jest okej, bo on nie jest przyzwyczajony do takich kontroli i naprawdę był bardzo mocno zestresowany tym wszystkim, bo cały bus stał tylko i wyłącznie z mojego powodu. No i facet jeszcze tak raz, drugi zadawał im pytania, przeszukali mi cały bagaż, każdą jedną poszczególną rzecz mi w plecaku sprawdzali, po czym zostałem zabrany do pokoiku. No i w tym pokoiku siedziało dwóch wojskowych, usadzili mnie, był telefon, zadzwonił telefon, facet go odebrał. No i przekazuje mi słuchawkę, a ja w słuchawce słyszę: witamy w Nikaragui, mam nadzieję, że pana pobyt się uda, wierzę, że pana pobyt w tym mieście, następny w tym mieście i ten wylot za 4 dni do Kuby obędzie się bez większych problemów i że bezpiecznie dotrze pan na samolot oraz mam nadzieję, że pozytywnie przedstawi pan mój kraj na swoim kanale na YouTubie. I to była sytuacja, w której po prostu
sparaliżowało mnie, zatkało mi kompletnie, serce mi stanęło, bo facet na podstawie mojego paszportu, gdzie miał moje imię i nazwisko, wiedział, że mam kanał na YouTubie. A dlaczego tak się stało? Na 99% jesteśmy pewni wraz z Bartkiem, że po prostu kiedy aplikowaliśmy o wizę na Kubę, tam była taka dosyć dziwna sytuacja, facet wziął nasze papiery, wyszedł, wrócił i powiedział, że nie dostaniemy tych wiz, bo są jakieś tam problemy w systemie i tak dalej. Zaczął mi zadawać bardzo dużo dziwnych pytań o to, czy jestem jakimś dziennikarzem i w ogóle. No i no, domyślamy się, że po prostu wpisał sobie w Google'ach Bartek Czukiewski, znalazł kanał Bartka, znalazł materiały, które Bartek nagrywa i tak samo właśnie pogranicznicy z Nikaragui wiedzieli trochę za dużo na mój temat. Dlatego też, moi drodzy, to jest w dużym stopniu, oprócz mojego widzimisię, kwestia mojego bezpieczeństwa, ponieważ jeżeli będę gdziekolwiek na świecie, gdzieś się muszę wylegitymować swoim paszportem, ludzie sobie to wygooglują i będą wiedzieli, co ja robię w życiu, ile ja mam subów, ile ja mam pieniędzy, jakie mam ze sobą sprzęt i tak dalej. Więc ja nie chcę mieć takiej sytuacji, jakie miałem w Nikaragui, bo to było dla mnie bardzo przerażające, bo facet wiedział o mnie zdecydowanie za dużo, dlatego też wolę po prostu zostać tak, jak jestem teraz. I też będę wdzięczny za uszanowanie tego. No i dobra, moi drodzy, koniec już tych poważnych tematów. Seba pyta, karta którego polskiego banku dobrze działała na Kubie? Jedyną kartą, którą mogliśmy płacić na Kubie, była karta z mBanku, był to Mastercard i w ogóle teraz się pojawiła dosyć zabawna sytuacja, ponieważ kiedy byliśmy na Alasce i dojechaliśmy do Prudhoe Bay, był taki fragment, gdzie ja sobie siedziałem przed laptopem i musiałem zapłacić podatki. Wszedłem na stronę mBanku, coś tam sobie poklikałem, powiedziałem, co robię, no i pojawił się jeden komentarz pod tym filmem, który brzmiał mniej więcej: mBank, to mogła być twoja reklama. I dziś, kilka miesięcy później, mogę wam się pochwalić, że mBank, w którym założyłem konto mając 13 lat, czyli będzie cholera jasna jakieś 18 lat temu, ała, nawiązał ze mną rozmowy, czego efektem jest to, że podjęliśmy współpracę i ten odcinek jest pierwszym odcinkiem, którego partnerem jest właśnie mBank. I dziś chciałem wam powiedzieć o usłudze, która mi osobiście bardzo ułatwia życie, nie tylko w podróży. Mianowicie chodzi mi o profil zaufany, który możecie sobie założyć posiadając konto w mBanku i to jest dosłownie kilka kliknięć. Profil zaufany jest to taka usługa, dzięki której możemy załatwić bardzo wiele urzędowych spraw bez wychodzenia z domu. Teraz na przykład mamy luty, więc już niedługo trzeba będzie PIT-y powoli rozliczać i okazuje się, że wcale nie trzeba robić tego przez jakieś dziwne programy, nie trzeba chodzić do urzędu skarbowego, wysyłać listów, tylko można się zalogować na stronę, gdzie zweryfikujecie się tym profilem zaufanym i możecie dosyć łatwo wysłać swoje rozliczenie podatkowe. Ja na przykład od A do Z założyłem działalność gospodarczą w Polsce, siedząc przed komputerem w Meksyku. Tak więc uważam, że to jest taki lifehack, który może wam oszczędzić sporo czasu i nerwów. Założenie tego profilu to naprawdę jest kilka minut. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o tą dalszą taką część mojej współpracy z mBankiem, to zachęcam was do wejścia w link mbank.pl/cash i tam zapoznacie się ze specjalną ofertą, która została przygotowana dla moich widzów. Lecimy z kolejnym pytaniem. Czemu tak mało motocykli i skuterów pojawia się u ciebie na kanale? Lubisz podróżować sam, potrafisz i lubisz jeździć na moto. Czemu nie nasuwać się oczywisty wniosek? To prawda, lubię jeździć na moto, czy potrafię, to nie wiem. Zrobiłem już taką małą serię motocyklową z Wietnamu, możecie sobie ją zobaczyć tutaj. Moim zdaniem wyszło naprawdę bardzo fajnie i tak chciałbym jeszcze sobie śmignąć na motocyklu. W Meksyku jakoś mnie ten temat za bardzo nie kręcił ze względu na to, że chciałem mieć jak najmniej do czynienia z tamtejszą policją. Stan dróg jest taki se i generalnie jest to naprawdę olbrzymi kraj. Natomiast bardzo chciałbym zwiedzić sobie jakieś części Ameryki Południowej motocyklem. Nie mam jeszcze konkretów, wiesz, to jest też tak, że jeżeli ja się przygotowuję na podróż backpackerską, mam ze sobą dwa plecaki, nie mam ze sobą ciuchów na moto. Na tym etapie wydaje mi się, że musiałbym się po prostu dobrze przygotować i ruszyć gdzieś stricte w podróż na motocyklu, żebym wziął ze sobą ciuchy z Polski, wziął swój kask, wziął swoje rękawice. Natomiast tak, zdecydowanie myślę, że jak nie w tym, to w przyszłym roku pojawią się jakieś motocykle u mnie na kanale. W jakich państwach, w których byłeś, jedzenie, hotele, hostele były najtańsze? Wydaje mi się, że najtaniej było w Wietnamie i w Tajlandii. Natomiast napisałeś, że masz niewielki budżet i też zdaję sobie sprawę z tego, że dostanie się teraz do Azji Południowo-Wschodniej i przemieszczanie się pomiędzy krajami może być dosyć skomplikowane.
Dlatego też rozważyłbym na Twoim miejscu Turcję, ponieważ w Turcji są tanie noclegi, w wielu miejscach masz bardzo tanie hostele. Jakbyś pojechał na wschód, to tam hosteli nie będzie, ale zawsze znajdziesz jakiś guest house. Mają bardzo tanie i przepyszne jedzenie i super ludzie. Naprawdę, Turcja jest po prostu w topce moich ulubionych krajów, a niestety też wiem, że mają teraz ogromną inflację, mają duże problemy ekonomiczne w tym kraju i no, co też spowodowało, że jest u nich prawdopodobnie jeszcze taniej niż ja byłem ostatnio, chyba że udało im się te ceny nadgonić, ale nie wydaje mi się, żeby Turcja nagle się stała bardzo drogim krajem i naprawdę polecam rozważyć, bo jest to ogromny, piękny i bardzo różnorodny, nawet i kulturowo, nie tylko przyrodniczo kraj. Alaska już była latem, to może teraz podobne szerokości geograficzne od strony Europy, na przykład Laponia. No i moi drodzy, tak się składa, że faktycznie w lutym będę leciał do Finlandii. Będzie to krótka podróż po Helsinkach, a później wybierzemy się na północ do Laponii. Myślę, że materiały z tej podróży pojawią się w połowie marca i jestem bardzo podekscytowany, pomimo tego, że nie lubię zimna. No to mam takie swoje jedno marzenie, którego nie udało mi się spełnić na Alasce. Ciekaw jestem, czy domyślacie się, o jakie chodzi, ale wydaje mi się, że szansa na to, że będzie ona zrealizowana na północy Finlandii w tym roku jest dosyć duża. Widzicie, jak mi się ryj cieszy, jak tylko o tym pomyślałem. Jakie kraje planujesz odwiedzić w najbliższym czasie? Mam już wstępnie wymyślony plan w swojej głowie na ten rok. Łącznie z Finlandią jest to plan na 3, być może 4 w porywach do 5 krajów, ale zobaczymy, jak wyjdzie. Nie chcę się na razie sprzedawać ze swoimi planami, ponieważ no, są jeszcze bardzo mocno w powijakach. Czy zamierzasz uwiecznić część wrażeń w formie książkowej? Nie wydaje mi się, żebym nadawał się do pisania książek, tym bardziej, że wydaje mi się, że na filmach dzielę się z Wami prawie wszystkim tym, czym chcę się podzielić, a tym, czym się nie chcę dzielić w wideo, nie chcę się też dzielić w książce, więc wydaje mi się, że nie. Aczkolwiek nie ukrywam, że dostałem już propozycje od dosyć dużych wydawnictw, ale nie, na razie nie. Zakładając, że będzie się to nadal rozwijać i nie będzie żadnych przeciwwskazań, to jak długo planujesz tak żyć? Żyć z podróżowania i podróżować żyjąc. Czy jest jakiś plan, że na przykład do 40, do 50? Pamiętam, że kiedyś miałem plan, że będę podróżował do 30, a później przejdę do normalnego życia. Nie wyszło. Więc wydaje mi się, że jak będę sobie planował już do 40 albo do 50, to też nie ma to większego sensu. No nie wiem, no pierwsze co mi przychodzi do głowy, że zmieniłoby mi się podejście do tego wszystkiego, to naprawdę, nie wiem, musiałaby się chyba jakaś tragedia wydarzyć w postaci wypadku, tfu-tfu, albo jakiegoś związku poważnego, to może wtedy, ale nie chcę nawet o tym myśleć, bo na razie podoba mi się moje życie i nie chcę go zmieniać. Hej, czy masz w planach jeszcze jedną podróż razem z Bartkiem, bez planu, tak jak miało to miejsce na Kubie? W planach to za dużo powiedziane, aczkolwiek nie ukrywam, że jakieś tam pomysły w głowie mamy i gdzieś tam wstępnie sobie przegadywaliśmy, natomiast do ich realizacji jeszcze na pewno trochę czasu minie, bo my jesteśmy obydwaj solo podróżnikami, nie można za dużo siedzieć razem, ale tak, spoko, nam się bardzo podróżuje i myślę, że jest to realne. Czy chciałbyś kiedyś poprowadzić swój program podróżniczy w telewizji? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Na chwilę obecną nie chciałbym, ponieważ wydaje mi się, że to by bardzo odebrało mi wolność. Ja bardzo nie lubię scenariuszy, lubię być spontaniczny, a jednak no, telewizja to jest telewizja, to się wszystko rządzi swoimi prawami. Kto wie, być może jeżeli z jakiegoś powodu postanowię się osiedlić w jednym miejscu, to może wygodniejsze będzie dla mnie nagrywanie 2 czy 3 miesiące jakiegoś sezonu, który później będzie puszczany w telewizji, o ile ktoś mnie będzie chciał zatrudnić i w ten sposób się będę utrzymywał i z tego będę żył, ale dziś nie. Czy popularność nie przewróci Ci w głowie? Wydaje mi się, że nie. Ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że bardzo wiele się zmieniło w moim życiu w ciągu ostatniego półrocza. Zarówno finansowo, jak i rozpoznawalność, jak i nie wiem, oferty, które się pojawiają w moją stronę, jak i możliwości, które mam w życiu. Ale myślę, że chyba już jestem na tym etapie, no bo mam już ponad 30 lat, że bardziej stąpam po ziemi i na chłodno biorę wiele rzeczy. Wydaje mi się, że mogło to być zupełnie inaczej, gdybym miał 18 lat, otworzył kanał na YouTubie i pół roku później wszyscy po mnie gadali i spływałyby na mnie miliony dolarów i w ogóle, to wtedy faktycznie może chyba człowiekowi odwalić. Natomiast myślę, że ze względu na mój wiek i moje doświadczenie życiowe raczej już się to nie wydarzy. Ale
Kto wie? Czy nie boisz się życia po YouTubie? Z doświadczenia widać, że każdy kanał kiedyś się kończy. A czy jest coś takiego jak życie po YouTubie? Zacznę się martwić, jak poczuję, że się wypalam z tym wszystkim, czy że mój kanał się kończy z jakiegoś powodu. Natomiast na dzień dzisiejszy nie chciałbym się takimi rzeczami zamartwiać. Arkane pyta, jak się czujesz zarówno fizycznie po takiej podróży i psychicznie po tak dużym przyroście subów i wystrzeleniu kanału? No, na drugą część odpowiedziałem. Już staram się to wszystko brać na chłodno. Nie chcę, żeby, wiecie, żebym tutaj za bardzo obrósł piórka, 300 koła subów, współpracę, wow, co to nie ja, bo no, wydaje mi się, że przede wszystkim tryb życia, jaki ja prowadzę, troszeczkę zmienił mi w głowie na tyle, że mi pewne rzeczy nie imponują i na pewne rzeczy po prostu patrzę inaczej niż patrzyłbym, gdybym był innym człowiekiem, tak mi się wydaje. Natomiast jeżeli chodzi o moje odczucia fizyczne, to wiesz, czasami coś mi w karku strzeli, gdzieś tam kręgosłup czasami zaboli, czy kolano, ale tak mają ludzie po 30. Co jest związane oczywiście z tym, że ja się bardzo mocno zaniedbuję, powinienem ćwiczyć, ale dla mnie w podróży jest to po prostu bardzo ciężkie do zrealizowania. Wiem, że można, ale no ja naprawdę nie potrafię. Co z moim zdrowiem? Wydaje mi się, że chyba jest okej, aczkolwiek robiłem sobie badania tarczycy TSH przedwczoraj, jutro mam rano endokrynologa, bo wyszły mi 4 razy wyższe niż jak się badałem ostatnio przez ostatni rok prawie, jak byłem za granicą. Cash, opowiedz coś więcej o tym gorszym momencie. Co to było targało, dlaczego chciałeś się poddać i co konkretnie sprawiło, że jednak postanowiłeś cisnąć dalej YouTube? Odkopałem nawet specjalnie dla tego Q&A rozmowę, którą miałem z Bartkiem i z Tomkiem Czukiewskim. Miałem jakiś taki gorszy okres, będąc w Meksyku. Zacytuję wam kilka słów, to będziecie mniej więcej wiedzieli, jaki ja miałem mental. Nie wiem, czy jest sens wrzucać vlogi przy takich viewsach. Wczoraj edytowałem vlogi do 3 rano, dzisiaj jest 22, a ja zamiast iść na imprezę, pobawić się, poznać ludzi, to siadam do edycji vloga. Robię to od 6 lat, a nie stać mnie nawet na zapłacenie za montaż vloga, którego i tak obejrzy 10% moich widzów. Jak przestanę nagrywać, to przestanę podróżować, bo dla mnie jedno wiąże się z drugim. Jest to mega smutne, bo wkładam w to mnóstwo pracy i serca i zamiast odpuścić to głupi jutro idę jeszcze z Meksykanką zwiedzać miasto. Znowu będzie od cholery tłumaczenia i edycji i zarywania nocek. Nie potrafię wyłączyć ambicji i robić gówno vlogów w 2 godziny. Mam też opcję pojechać do fabryki mezcalu, ale chyba odpuszczę, bo wiem, ile to będzie pracy nad vlogiem i napisami. Jak ja mam niby zadowolony i zajarany wziąć aparat i iść na miasto nagrywając vloga, wiedząc, że to będzie kolejna klapa? Od 2 dni chodzę z aparatem po mieście i nawet go nie włączam. Nie nagram o tym vloga, bo później kolejny rok będzie się to za mną ciągnęło. Poza tym bez sensu jest mówić widzom, że mnie nie oglądają, skoro zobaczą to ci, którzy to oglądają. Ten kanał to praktycznie całe moje życie od ponad 2 lat. Dawno nie miałem takiej motywacji, żeby ogarnąć te daily i wszystko i zacząć podróżować. I co? I gówno, kurwa. I czasami po prostu jest tak, że człowiek ma gorszy okres i zaczyna bardzo mocno w siebie wątpić. Zarówno Bartek, jak i Tomek powiedzieli mi wtedy, że co, no przecież nie spakujesz walizki i nie wrócisz do Warszawy, tylko no na pewno dokończysz tą podróż, że ci się to podoba, rób swoje, a jak już ci się naprawdę skończy kasa i skończy ci się całkowicie motywacja i wszystko, to najwyżej po prostu to zamkniesz, zaczniesz wysyłać CV i tak dalej. Więc generalnie chłopaki uświadomili mi, że przecież ja i tak nie chcę nic innego robić w życiu, kocham to, co robię i tak będę to robił, więc może po prostu przestać myśleć nad tym za bardzo i robić swoje. Kiedy czytam tę rozmowę, jedyne co mi przychodzi do głowy to taki obrazek, gdzie macie górnika, który kopie kilofem i nagle rezygnuje, odwraca się, idzie w drugą stronę, a dzieliła go taka cienka ścianka od diamentu, którego szukał, bo uważam, że to co się wydarzyło na kanale 2 miesiące po tej rozmowie, czyli rozmowa z Andrzejem, kiedy był pierwszy strzał, kiedy przybyło bardzo wielu patronów, później vlogi z Los Angeles i później co się działo, to wiecie, bo prawdopodobnie większość z was właśnie w ten sposób trafiła na ten kanał. No ale tak, faktycznie to był dla mnie taki gorszy okres, że autentycznie naprawdę i szczerze myślałem, żeby to wszystko zwinąć, bo czułem, że wkładam w coś całą swoją duszę, całe swoje serce i po prostu, że jest to zły kierunek, bo powoduje to, że być może gdzieś tam przegapiam ostatni dzwonek, na przykład na to, żeby znaleźć pracę poważną, żeby próbować jeszcze dogonić moich znajomych, którzy już mają, wiecie, domy, mieszkania, żony, dzieci i tak dalej, bo gdzieś tam po prostu zwątpiłem w siebie na chwilę, ale właśnie Bartek, Tomek i też wy, moi widzowie,
Daliście mi gdzieś tam tą wiarę w siebie i kurde, no z dzisiejszej perspektywy to, co tutaj mówię, brzmi dosyć śmiesznie. Kurde, panie, właśnie zaczęło odkurzać korytarz, bo jest już dosyć późno. Mam nadzieję, że nie będziecie tego słyszeli. Aczkolwiek to jest też tak, że ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że tutaj w dużym stopniu było to po prostu szczęście, że ten algorytm YouTube'a gdzieś zaskoczył i postanowił promować mój kanał. Bo mi się wydaje, że jeżeli istnieją alternatywne rzeczywistości, to nadal jest tam gdzieś cache, którego ten algorytm nie podpromował i być może poddał się po Meksyku i nie pojechał nigdy do USA, albo pojechał tylko na kilka dni, nie przedłużył pobytu, bo nie miał kasy i może teraz siedzi w Polsce i pracuje w korpo. Albo siedzi w jakimś hostelu, nie wiem, w Gwatemali i liczy każdą złotówkę i zastanawia się, czy mu starczy na kolejny miesiąc i cały czas się tym martwi, bo ja nie uważam, żebym nagle zaczął robić filmy 10-20 razy lepsze. Ja uważam, że na przykład seria z Azji Południowo-Wschodniej, w szczególności na przykład seria motocyklowa z północy Wietnamu, czy chociażby seria ze wschodu Turcji czy Iraku, to też były super materiały, gdzie były wywiady, były voiceovery, były mapy. Ja dużo bardziej się przykładałem kiedyś do robienia tych filmów i to po prostu nie pykało, więc gdzieś tam zmieniłem tą formę, cały czas staram się szukać siebie, ale tak jak mówię, no mi się wydaje, że w bardzo, bardzo dużym stopniu to jest po prostu łódź szczęścia i być może ten algorytm przestanie mnie lubić za 2 tygodnie i znowu moje filmy będą miały dużo mniejsze wyświetlenia, więc no to nie jest zdecydowanie coś, co trzeba brać za pewnik, nie w tej branży. Czy inwestujesz jakoś hajs z YouTube'a i innych współprac? Czy wszystko idzie na działalność związaną z kanałem? Chciałbym się zainteresować inwestycjami jakimiś, bo teraz faktycznie jestem w stanie sobie gdzieś tam kasę odłożyć, ale też trzeba na to czasu, żeby w tym wszystkim siedzieć. Dlatego też oprócz tego, że mam gdzieś tam parę złotych wsadzone w jakieś akcje na giełdzie czy w krypto, ale to jest raczej tak dla mnie, dla zabawy, żebym zobaczył, jak to wszystko działa, ale im dłużej się temu przyglądam, to tym bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że trzeba się na tym znać, trzeba to poświęcić dużo czasu, więc raczej dziś nie jestem w stanie sobie na to pozwolić. Oglądam twój pobyt w Australii i na jednym z odcinków ptak narobił ci na rękę, kiedy jadłeś ostrygi ze znajomymi. Powiedziałeś wtedy, że to może na szczęście. Czy tak uważasz dziś, że przyniósł ci szczęście? Pozdrawiam, super kanał. Dziękuję. A wiesz co, tak, myślę, że z dzisiejszej perspektywy to, co się wydarzyło w Australii, było dla mnie ogromnym szczęściem, ponieważ doświadczenie, które miałem w tym kraju, spowodowało, że poszedłem pełnoetatowo w kanał na YouTubie. Gdyby mi się tam ułożyło, to prawdopodobnie nigdy nie byłbym tu, gdzie jestem dzisiaj. Więc tak, generalnie cieszę się, że mnie ten ptak obsrał i cieszę się, że miałem takie doświadczenia negatywne, jakie miałem. Jedno miejsce w Stanach, do którego chciałbyś wrócić. Chciałbym wrócić do campervana w Stanach. O tak powiem. Czy wyprawa do USA, van plus Alaska sprawiły, że bardziej polubiłeś się z turystyką pod znakiem atrakcji krajobrazowo-podróżniczych? Zamierzasz rozwijać ten typ materiałów, czy zostajesz przy formie, gdzie tematem przewodnim są spotkania z lokalnymi ludźmi, która zresztą świetnie ci wychodzi? Dziękuję ci bardzo, Mateuszu. Jeżeli chodzi o turystykę atrakcji krajobrazowo-przyrodniczych, to myślę, że jak najbardziej, tylko ja mam tak, że ja się boję i nie lubię samemu chodzić po górach, samemu chodzić po lasach, bo ja wiem, że ja mam zerowe doświadczenie w tych kwestiach, dlatego też ja lubię mieć kompana, który się ogarnia i z którym się czuję bezpiecznie i wiem, że jakby coś się działo, to nawet jak on się jakoś super nie będzie ogarniał, to we dwóch może coś wymyślimy, bo też człowiek na przykład, nie wiem, ciężej jest spanikować, jak się zgubisz, jak jesteś 2 osoby, zbliża się zmrok i tak dalej. Więc myślę, że tak, zdecydowanie polubiłem się bardziej z nagrywaniem tego typu materiałów. Świat jest przepiękny, ludzie też są super, ale fajnie jest pokazywać jedno i drugie. Od kiedy i jak długo uczyłeś się języka angielskiego, amerykańskiego? Chodziłeś na jakieś zajęcia dodatkowe z języków? Gdzie tak dobrze wyrobiłeś sobie akcent? Ja nie lubię, gdy ktoś słyszy, jak mówię po angielsku, bo boli mnie nieposiadanie akcentu. Ja angielskiego uczyłem się przez wiele lat, były to gry komputerowe i seriale i trwało to, nie wiem, no zacząłem grać jak miałem pewnie z 8-10 lat i angielski w stopniu komunikatywnym pewnie potrafiłem 10 lat później, aczkolwiek też mi na pewno dużo dała praca w Stanach Zjednoczonych, bo mogłem to skonfrontować z praktyką, a nie tylko czytanie czy pisanie na czacie. Natomiast jeżeli chodzi o twój akcent i o mój akcent, to podejrzewam, że akcent posiadasz. Posiadasz akcent europejski, wschodnioeuropejski, który jest naprawdę super. I tak samo jak napisałeś, że ja mam wyrobiony akcent, otóż stary, no nie mam.
Uwierz mi, że każdy Amerykanin, z którym będę rozmawiał, od razu będzie wiedział, że nie jestem stamtąd i prawdopodobnie domyśli się, że jestem gdzieś z Europy Wschodniej. To by się tak może wydawać, ale ja też mam akcent. Tylko może mam po prostu trochę lżejszy, bo pomimo tego, że nigdy nad nim nie pracowałem, to po prostu żyłem przez jakiś czas w Stanach i gdzieś to stamtąd podłapałem. Ja uważam, że akcenty są super. Ja na przykład uwielbiam francuski akcent do języka angielskiego. Niemiecki też jest ciekawy. W ogóle to jest, hiszpański jest bardzo ciekawy, bo rozmawiasz z kimś po angielsku, jesteś w stanie po akcencie od razu mniej więcej poznać, skąd on jest. To jest super. Takie naleciałości kulturowe są po prostu fajne, więc ja jestem wielkim przeciwnikiem jakiegoś skrajnego walczenia z akcentem i udawania, że się jest Brytyjczykiem czy Amerykaninem. Jeżeli tobie akcent przeszkadza i chcesz nad nim popracować, to pracuj nad tym, aczkolwiek uważam, że to nie jest, że posiadanie akcentu nie jest niczym złym. Czy byłeś, będąc w podróży, w sytuacji ekstremalnej, zagrażającej twojemu życiu, o której nikt nie wie? W sensie, jeżeli masz jakąś sytuację typu ktoś mi rzucał pistolet do głowy, nigdy takiej sytuacji nie miałem, a jakbym miał, to pewnie bym wam powiedział, chyba że z jakiegoś powodu bym wam nie mógł powiedzieć, to wtedy bym wam nie powiedział, ale naprawdę szczerze mówię, że oprócz tego, że gdzieś tam miałem prawie jakiś wypadek na motocyklu czy coś, to nie kojarzę, żebym miał jakiś taki hardcore. Gdzie ludzie są najserdeczniejsi? Moim zdaniem w Turcji. To naprawdę jest pierwsza odpowiedź, która mi przyszła do głowy. Jak poznajesz ludzi za granicą? Jakieś eventy czy coś w tym stylu? Głównie hostele. Hostele, dziewczyny na Tinderze często poznaję, jakiś couchsurfing, Instagram. Trzeba sobie radzić. No, jeżeli nie ma hosteli w okolicy, to warto jest uruchomić internet, czy po prostu dopytać się, nie wiem, chociaż nie, ja tak nie lubię, nie potrafię ludzi poznawać, tak wiecie, w barach czy coś. Że jak już jesteśmy w hostelu i wiem, że razem podróżujemy, to jest mi łatwiej nawiązać jakąś gadkę, ale tak w barach, no czasami na ulicy mi się zdarza, ale nie wiem, ja nie jestem jakimś super ogarniętym człowiekiem, jeżeli chodzi o poznawanie obcych ludzi. Robisz czaderskie wywiady, czy planujesz więcej tego typu vlogów z kolejnych wypraw? Chciałbym, bo naprawdę kiedyś się wstydziłem rozmawiać z ludźmi przed kamerą, a mam wrażenie, że ostatnio idzie mi to coraz lepiej. Jeżeli uda mi się spotkać taką osobę, która też się dobrze czuje przed kamerą i jest taki wywiad łatwy do przeprowadzenia, to chcę coś takiego robić, bo naprawdę, kurczę, z perspektywy czasu teraz, jak o tym myślę, to żałuję, że z wieloma osobami nie porozmawiałem przed kamerą kilka lat temu, bo się po prostu gdzieś tam wstydziłem takie rzeczy nagrywać. Nie byłem pewny, czy mi to dobrze wyjdzie, ale faktycznie naprawdę uważam, że idzie mi to coraz lepiej. Co sprawia, że dana podróż jest nieudana, niezadowalająca? Ludzie. Mi się wydaje, że tutaj wszystko rozchodzi się od ludzi, że nawet jak będziesz w bardzo kijowym miejscu, a będziesz miał czy miała fajnych ludzi, to podróż będzie super. A możesz być w raju na ziemi, jeżeli nie poznasz odpowiednich ludzi, to będzie kiepsko. Jak masz relacje z bliskimi, przyjaciółmi, kiedy nie widujemy się na żywo, może być ciężko. To prawda. Wydaje mi się, że jest ciężko utrzymać relacje, kiedy człowiek jest cały czas w podróży i ja też nie ze wszystkimi swoimi znajomymi i przyjaciółmi się regularnie kontaktuję, kiedy mnie nie ma, ale na przykład teraz, wiecie, nie było mnie 10 miesięcy w Polsce, wróciłem i naprawdę czuję, że to jest tak, jakby mnie nie było tydzień, a nie 10 miesięcy. Zawsze są tematy do rozmowy, nadal jesteśmy mega bliskimi przyjaciółmi, znamy się tyle lat, ile się znamy i no staram się jak mogę nadrabiać tematy, dowiedzieć się co u każdego, ale wiadomo, no nie zawsze jest to możliwe, wszyscy mamy gdzieś tam swoje życie, ale cieszy mnie to, bo zawsze czuję, że jak wracam do swoich przyjaciół, to czuję się tak, jakbyśmy widzieli się zaledwie kilka dni temu. Czy miałeś tak, że wstając rano zastanawiałeś się, gdzie teraz jesteś? Tak. Jak podróżuję, to często tak mam, że budzę się gdzieś w środku nocy, jak jest ciemno i przez chwilę nie wiem, w jakim kraju jestem, w jakim miejscu i tak dalej. Co z nowym logiem kanału? No tutaj to jest właśnie kolejny temat, który zacząłem, zebrałem trochę portfolio, odezwałem się do kilku osób, z jednym ziomeczkiem nawet coś tam próbujemy działać, ale będąc na Kubie i podróżując po tej Ameryce Centralnej nie miałem czasu. Teraz też de facto nie mam za bardzo czasu, więc to się wszystko bardzo przyciąga. Nie wiem, czy może finalnie nie spróbuję zrobić może jakiegoś konkursu na logo. Nie wiem, zobaczymy, bo ja wiem, że to jest coś, co muszę zrobić, ale cały czas gdzieś to nie jest moim priorytetem, niestety. Teraz jak już nie musisz szukać pracy w odwiedzanych miejscach, czy planujesz zwiedzić Australię bardziej dogłębnie? Bo mam wrażenie, że straciłeś tam dużo energii na szukanie i pracę, a mało tej Australii zobaczyłeś. To prawda, Marcinie, i jak najbardziej myślę, że jak tylko sytuacja na świecie się unormuje, to Travelers Autobarn, jakiś camper i lecimy, i plan jest taki, nie mam planu, ale plan jest taki, żeby zjechać całą Australię dookoła,
i zrobić jeszcze interior. Tylko że fajnie byłoby z kimś to zrobić, więc zobaczymy. Mam jeszcze czas, bo Australia chyba się prędko nie otworzy tak w pełni i żeby się cieszyć tą podróżą, ale zdecydowanie Australia zasługuje na to, żeby dać jej drugą szansę, bo ja wiem, że no po prostu byliśmy w złym miejscu i w złym czasie, kiedy się tam ostatnio widzieliśmy. Każda dobra historia opowiada o przemianie bohatera i ciężko przez te lata podróżowania być tym samym typem. Jak według ciebie ty się zmieniłeś? Kim był beztwarzowy Cash z Las Vegas, czy ten o świeżej twarzy z Australii? A kim jest Cash dzisiaj? Mocne pytanie, panie Kubo. Kurczę, no ciężko jest mi pamiętać, co ja miałem w głowie 7 lat temu, ale myślę, że stałem się dużo bardziej samodzielny. Jestem dużo bardziej pewny siebie w bardzo wielu kwestiach mojego życia. I też zdaję sobie sprawę z tego, że z moim mentalem i z moim doświadczeniem poradzę sobie prawdopodobnie w każdej sytuacji w życiu. No chyba, że byłaby wojna i chodziłoby o przetrwanie w lesie, to wtedy prawdopodobnie bym sobie nie dał rady. Natomiast no, gdzieś tam z tyłu głowy siedzi mi to, że nawet jakby mnie ktoś rzucił w dowolny kraj na świecie, może oprócz Korei Północnej, to byłbym w stanie sobie tam po prostu dać radę przeżyć, ogarnąć się z jakimiś ludźmi, jakoś pracę znaleźć, cokolwiek. To myślę, że zdecydowanie pewność siebie, mam też dużo bardziej otwartą głowę. Wydaje mi się, że kiedyś byłem bardziej zamknięty, gdzieś w takich swoich ramach narzuconych przez społeczeństwo, przez warunki, w jakich się wychowywałem, więc na pewno jestem dużo bardziej tolerancyjny na wiele zachowań, jestem dużo bardziej wyrozumiały. Zdecydowanie empatia to jest coś, co znacznie się rozwija podczas podróży i wydaje mi się, że nie jestem tym samym człowiekiem, że gdzieś tam fundamenty, na których opierałem swoje życie i swoją mentalność, się mocno zmieniły. Michał pyta, jak tam odpoczynek w Polsce? Pozdrawiam. Stary, jestem w Polsce już 1,5 miesiąca i nadal nie obejrzałem Wiedźmina. Zagrałem kilka razy w Call of Duty, spotkałem się kilka razy ze znajomymi, ale no niestety prawda jest taka, że za dużo nie odpoczywam. Teraz na przykład jestem na etapie zamykania działalności gospodarczej, otwierania innej. Muszę jeździć gdzieś po Polsce, żeby załatwiać pewne sprawy, dlatego że tutaj w Warszawie na przykład się otwiera coś 2 miesiące, a ja potrzebuję jak najszybciej, bo ja chcę niedługo wyjeżdżać. Nie odpocząłem za dużo. Aczkolwiek też nie mogę powiedzieć, że cały czas pracuję, bo nie jest to prawda, ale fajnie byłoby mieć takie ze 2 tygodnie, że ja naprawdę nic nie muszę robić, ale wydaje mi się, że tym razem się nie uda. Może następnym. Gdyby nie podróże, to co byś robił w życiu? W filmach parę razy wypowiadałeś się o komputerach i samochodach. Czy chciałbyś robić coś w tym kierunku? Jakie pasje, hobby poza podróżami? Wydaje mi się, że gdyby nie podróże, to w życiu być może pracowałbym teraz w korpo gdzieś jako jakiś project manager. A idealnie taki PM, który gdzieś też musi się przemieszczać i podróżować. To byłoby super. Tak myślę, a być może w ogóle by mi się nie potoczyło życie w tym kierunku. Ciężko powiedzieć. Jakie pasje, hobby poza podróżami? No niestety muszę przyznać, że odkąd tak podróżuję pełnoetatowo, to dużo moich pasji czy hobby się po prostu wypaliło. Kiedyś trenowałem boks przez jakiś czas, czy chodziłem sobie na Krav Magę, biegałem, chodziłem na siłownię, czy też próbowałem się nauczyć gry na gitarze. No i w tym momencie żadna z tych rzeczy nie występuje u mnie w życiu, ponieważ ja wiem, że da się to pogodzić z podróżami, ale ja po prostu nie potrafię. Ja nie jestem mistrzem organizacji swojego czasu. W którym momencie stało się to pracą na pełen etat? W styczniu 2019 roku, po tym jak wyjechałem z Australii z pomysłem, żeby popracować sobie w Stanach Zjednoczonych, a później popodróżować po Ameryce Południowej i zakończyć podróżowanie, zamknąć kanał i zająć się prawdziwym życiem, ale nie dostałem pracy w USA i postanowiłem pójść pełnoetatowo w YouTube'a. Czy rodzice pomagali ci finansowo na początku podróżowania i w Warszawie? Chodzi o wynajem mieszkania w stolicy, sprzęt do nagrywania, markowe ubrania. Mama mi nigdy nie pomagała w wynajmu mieszkania w stolicy, ponieważ tak się składa, że ja jestem warszawiakiem, co ma swoje plusy i ma swoje minusy. Uważam, że do największych minusów należy właśnie to, że nie jesteś zmuszony wylecieć z rodzinnego gniazdka, kiedy osiągniesz pełnoletność. I ja do dzisiaj zazdroszczę bardzo wielu moim znajomym spoza Warszawy, że oni tutaj przyjechali na studia, bo oni w wieku tych 19 lat zaczęli bardzo ciekawe życie, imprezy, nowi znajomi, samodzielność i tak dalej, gdzie u mnie zaczęło się to dopiero tak naprawdę od pierwszego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w wieku lat 25, bo to jest trochę inna kwestia, jeżeli masz dom rodzinny, masz obiadek, masz mamę, masz, wiecie, wszystko, pranie ma ci kto zrobić i tak dalej. I masz jak gdyby taką swoją strefę komfortu, a musiałbyś na przykład na tamte czasy wydawać
jedną trzecią czy połowę swojej wypłaty po to, żeby wynająć gdzieś pokój w Warszawie. To 2 kilometry dalej. Wydaje mi się, że łatwiej jest się wyprowadzić 200 kilometrów dalej niż 2 kilometry dalej, bo wtedy wiesz, że wydajesz pieniądze na to, że przenosisz się i zmieniasz swoje życie, a nie, że mieszkasz 2 ulice dalej. Jeżeli chodzi o inne pomoce finansowe, no ja praktycznie od 18 roku życia pracuję i pracowałem też jako kurier, pracowałem jako dostawca pizzy, pracowałem nawet chwilę na magazynie, więc ja gdzieś tam podejmowałem robotę i starałem się utrzymywać samemu od takiej wczesnej pełnoletności. Oczywiście no, czasami mama mi dawała zniżki duże na dokładanie się do czynszu, czasami nie chciała ode mnie pieniędzy, więc na pewno w tym kontekście mi pomagała na początku, natomiast z innych rzeczy to raczej takie szybkie usamodzielnienie się finansowe. Jak tam twój hiszpański? Planujesz dalej go podszkalać, czy uważasz, że to, czego nauczyłeś się do tej pory, w zupełności wystarcza do funkcjonowania w tych krajach, w których używa się tego języka? Ja już chyba nagrałem z 40 minut materiału, a jeszcze mam kilka pytań, więc trochę się rozgadałem, to będzie długie Q&A, ale mam nadzieję, że wyczerpujące. Otóż jeżeli chodzi o funkcjonowanie w tych krajach, to uważam, że faktycznie jest w miarę wystarczające. Ostatnio byłem w Barcelonie z przyjaciółmi na kilka dni i bez większych problemów byłem w stanie się porozumieć, zapytać się o podstawowe rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o poziom mojego hiszpańskiego, to uważam, że jak na czas, który ja spędziłem w Ameryce, jest to wstyd, bo powinienem go znać dużo lepiej, ale ja się po prostu tego nie przykładałem. Miałem inne rzeczy na głowie, takie jak praca nad vlogami i tak dalej. Ale nawet tutaj obiecałem sobie, że będę 10-15 minut dziennie robił aplikację Babbel, jakąś lekcję i prawda jest taka, że odkąd przyjechałem do Polski, zrobiłem to 3 razy. Więc wydaje mi się, że do przeżycia jest wystarczający, ale naprawdę dużo mi brakuje i chyba muszę jakiś bat nad sobą postawić w postaci wykupienia lekcji, nawet głupią godzinę czy 2 godziny tygodniowo i wtedy na pewno szybciej to łyknę, bo chcę się go nauczyć, ale jeżeli, nie wiem, no coś mi gdzieś tutaj ta motywacja siada, ale to jest problem odwieczny mojego życia. Jaki masz patent na szybką naukę języka? No właśnie nie mam. No. Jakie są wyniki sondy odnośnie sprzętu do nagrywania? Czy planujesz w najbliższym czasie zmienić sprzęt? Oglądam vlogi na TV i faktycznie odczułem różnicę w materiału Bartka i twoim, jednak oczywiście content tworzysz niesamowity. Dziękuję ci bardzo. Jeżeli chodzi o zmianę sprzętu, jest to skomplikowany temat. Ja z racji tego, że mam duży kanał na YouTubie, jestem w stanie sobie pozwolić na to, żeby odezwać się do Canona, odezwać się do Sony czy do innej firmy i poprosić o wypożyczenie sprzętu. I faktycznie w najbliższym tygodniu dostanę kilka aparatów do przetestowania, aczkolwiek już, czekajcie, zaraz wam pokażę, przecież jestem u Adriana, a on ma aparaty. Tutaj na przykład mamy Sony A7S, ja bym akurat takiego aparatu nie rozważał, ja bym pewnie szedł w A4 albo 7C jak coś. No i słuchajcie, on jest olbrzymi, on jest ciężki. Aparat, który teraz właśnie stoi przede mną, Canon M50, którym właśnie nagrywam, z obiektywem 11-22 waży łącznie 607 gramów. Natomiast jeżeli chciałbym się przerzucić na przykład na A7 IV, to sam aparat waży 658 i do tego szkło 12-24 waży 847 gramów. To jest, moi drodzy, z GorillaPodem i z tym, z mikrofonem to jest ponad 1,5 kg, gdzie ja w tym momencie z GorillaPodem podejrzewam, że trzymam około 700 gramów. I to też jest dla mnie bardzo ważne, żeby mnie nie męczyło to vlogowanie, bo jeżeli ja miałbym chodzić z czymś takim, wyprostowanym tutaj na dłoni, to mi po prostu po 30 sekundach padłby bark. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to idź na siłownię i sobie potrenuj, będziesz lepiej to nosił. Ale nie, dla mnie ważne jest to po prostu, żebym ja się czuł komfortowo vlogując, a wydaje mi się, że z takim bydlakiem, chodząc po 10-12 godzin dziennie i nagrywając 2 godziny materiału dziennie, to jest po prostu mało realne. Bo co innego, jak masz duży aparat, ale chodzisz z nim tak, nagrywasz, jesteś operatorem, co innego, niż noszenie go po prostu na wyprostowanej dłoni na GorillaPodzie, bo to jest po prostu cholernie ciężkie. Chcę zmienić aparat, ale nie wiem jeszcze po prostu na jaki, ale też nie mam takiego ciśnienia, bo po tym jak czytałem komentarze, jak mnie tam ludzie jechali, że kijowy aparat i w ogóle, czy tam po prostu mi sugerowali zmianę, to naprawdę to rozważałem, ale ostatnio się was spytałem, pojawiło się kilka tysięcy komentarzy i większość osób mówiła, że jest ok, więc ja też nie chcę jakoś kombinować, bo oprócz tego, że to jest gigantyczna kasa rzędu 20-30 tysięcy złotych, żeby taki sprzęt zmienić, to wydaje mi się, że na razie jest chyba ok. Aczkolwiek no nie wykluczam, że jakieś zmiany się pojawią, tylko tak jak mówię, muszę potestować, sprawdzić i znaleźć jakiś kompromis. Spośród wszystkich osób, które spotkałeś na swojej drodze podczas tej ostatniej podróży, które wywarły na tobie największe wrażenie i dlaczego? Wydaje mi się, że chyba Andrzej
i Oskar, ponieważ to są już ludzie, którzy są dużo, dużo starsi ode mnie i nadal mają tu taką werwę i ciekawość w życiu. Ja się bardzo w życiu gdzieś tam boję wypalenia, że na pewnym etapie mi się po prostu coś fajnego w życiu znudzi, że nie będę potrafił się czymś cieszyć, a naprawdę po prostu patrząc na Andrzeja i na Oskara, no imponuje mi takie podejście do życia i wywarli na mnie jeden i drugi naprawdę ogromne wrażenie. No i teraz, moi drodzy, ostatnie pytanie. Czy jesteś szczęśliwym i spełnionym człowiekiem? Kurde, naprawdę bardzo ciężkie pytanie, Dawid. Czy jestem szczęśliwy? Wydaje mi się, że tak, ponieważ nie mam zbyt wielu zmartwień. No czasami bardzo się zamartwiam pewnymi kwestiami w swoim życiu, ale wydaje mi się, że nie ma ich tak naprawdę aż tak wielu i żyję życiem, którym naprawdę chciałem żyć. Czy jestem spełnionym? Zdecydowanie nie, ale wydaje mi się, że to jest gdzieś taka cecha ludzi ambitnych, że zawsze im gdzieś tam czegoś brakuje i dążą do czegoś, chcą mieć czegoś więcej. Ja na przykład chcę mieć więcej podróży, chcę się rozwijać w tym, co robię. Niekoniecznie mówię, że musi to być 4K 120 fpsów, ale są jeszcze gdzieś tam inne kwestie, w których można się rozwija. Słuchajcie, moi drodzy, wydaje mi się, że to już chyba wszystko, bo naprawdę bardzo dużo tego materiału nagrałem. Zdaję sobie sprawę z tego, że na wiele pytań nie odpowiedziałem, dlatego też chciałem was zaprosić na live'a, który odbędzie się nie wiem kiedy, ale zobaczycie w komentarzu na dole, bo nie wiem kiedy ten vlog wyjdzie. Prawdopodobnie w którąś niedzielę wieczorem, tak strzelam, ale zerknijcie proszę do podpiętego komentarza na dole. Chciałem też bardzo serdecznie podziękować Adrianowi Killerowi, który pozwolił mi dzisiaj użyć swojego studio. Ja niestety nie za bardzo wiem, jak używać tego całego sprzętu, który tutaj jest, więc tak po prostu troszeczkę na pałę postawiłem jakieś lampy, mając nadzieję, że będzie to jakoś w miarę wyglądało. Więc to tyle, moi drodzy. Odwiedźcie koniecznie kanał Adriana, ponieważ bardzo wiele można się dowiedzieć od niego o filmowaniu i nie bierzcie przykładu ze mnie, bo ja naprawdę po prostu postawiłem te lampki tak po prostu, żeby świeciły. Mam nadzieję, że wam się podobało i co? Do zobaczenia na live. Na razie, trzymajcie się, cześć.